Marka Haier. Najprawdopodobniej znana jest każdemu instalatorowi klimatyzacji w Polsce. Jeśli jednak jest inaczej i chciałbyś na jej temat dowiedzieć się czegoś więcej, to odsyłam Cię do pełnego materiału, który nagraliśmy tutaj w Warszawie w showroom marki Haier, który znajdziesz klikając tutaj lub też w opisie znajdzie się link do tego materiału. W dużym tylko skrócie pozwól, że opowiem, że jest to marka, która odnotowuje pierwsze miejsca na różnych globalnych listach. Między innymi jest globalnym potentatem, jeżeli chodzi o produkcję sprzętu AGD. Zajmuje pierwsze miejsca, jeśli chodzi o urządzenia sterowane zdalnie. Posiada aż 31% udziałów. A jeśli chodzi o Haiera w Polsce, to jest on z nami już od kilkunastu lat i ma drugie miejsce pod względem sprzedaży urządzeń. Przejdźmy już teraz do urządzenia, o którym chciałbym Ci opowiedzieć w tym materiale. Opowiem Wam kilka słów na temat tego modelu, który tutaj widzicie po mojej lewej stronie, na dole tej ściany. Jest to model Taiga Plus. Taiga Plus, który wygląda identycznie wręcz jak poprzedni model, który był jeszcze dostępny na początku tego roku i także w poprzednich latach, a mianowicie model Tundra Plus. Taiga zastąpiła Tundrę. De facto od strony wizualnej żadnych zmian nie widać. Są niewielkie modyfikacje techniczne tych urządzeń. Główna taka zmiana, o której myślę, że warto wspomnieć, w modelu poprzednim, czyli w Tundrze, występowała wersja o mocy 3,5 kW. Tutaj w Taidze jest troszeczkę mniej, to jest 3,2 kW. Wszelkie pozostałe zmiany są wręcz niezauważalne. Nowy model Taigi został wyposażony już w standardzie w modem Wi-Fi. Dzięki temu właśnie mamy możliwość sterowania urządzeniem z poziomu, czy to tabletu, czy to telefonu. Jeśli chodzi o samą kwestię wizualną tego urządzenia, to jak już zapewne zdążyliście zauważyć, urządzenie całkowicie jest białe. Na środku przedniego panelu znajduje nam się logo Haiera, które zostało wykonane techniką, dzięki której możemy normalnie czyścić urządzenie. Nie ma tutaj obawy o to, że gdzieś ścierka czy coś, czym będziemy czyścić ten panel, wejdzie nam pod napis i będziemy go, no niechcący, ale zdrapywać. Cała obudowa, jak wspomniałem, jest biała, z przodu mamy dość płaską powierzchnię, tutaj od boków mamy lekkie przetłoczenia, co też teraz widzicie na przybitkach. Dla wszystkich instalatorów, którzy będą montowali to urządzenie, myślę, że też informacja, która może wpłynąć na jego wybór lub też nie. Mianowicie tutaj z boku znajdują się specjalne zaokrąglenia, w związku z tym możemy też mieć lekkie problemy z dopasowaniem korytka pod to urządzenie. Jest to podstawowy model marki Haier z urządzeń ściennych. Nie ma modelu, który będzie tańszy, więc można byłoby powiedzieć, że to jest jedno z najbardziej ekonomicznych rozwiązań, jeżeli ktoś właśnie chce mieć na ścianie urządzenie spod tego znaku. Jednak mimo tego, że jest to urządzenie najtańsze, no to moim zdaniem, jak tak się temu urządzeniu przyglądam, to zostało ono naprawdę bardzo dobrze, bardzo solidnie wykonane. Wszystkie plastiki są dobrej jakości, jest to dość twardy plastik, który nie skrzypi podczas otwierania i też wszystkie krawędzie zostały, myślę, dość dobrze odlane, nie ma tutaj żadnych ostrych akcentów, wszystko jest tak, jak być powinno. Myślę też, że wiele urządzeń z konkurencji mogłoby właśnie czerpać przykład, patrząc na to najtańsze, a jednak bardzo wysokiej jakości urządzenie. Pozostając dalej w kwestiach wizualnych, myślę, że też warto wspomnieć o tym, że te dwa najmniejsze mocowo urządzenia, czyli 2,5 i 3,2 kW, są to klimatyzatory nieszerokie, to znaczy mają one 82 cm, dzięki czemu, gdy ktoś posiada niedużą ścianę, taki klimatyzator idealnie znajdzie tam miejsce dla siebie. Wiem, że kilkoro z Was zapewne chciałoby też zobaczyć, w jaki sposób wygląda tutaj wyświetlacz, dlatego też uruchomimy sobie to urządzenie i na wyświetlaczu wyświetla nam się aktualna temperatura panująca w otoczeniu, jaka jest w tym momencie. Widzicie, że urządzenie zostało uruchomione, temperatura lekko nam wskoczyła, dlatego że czujka po prostu odnotowała ten wzrost. Kiedy przestawimy sobie, że na przykład chcemy mieć w pomieszczeniu temperaturę 20 stopni, tylko na chwilkę wyświetli nam się taka temperatura i za chwilę ponownie wrócimy do tego, jaka jest temperatura teraz w otoczeniu.
Na wyświetlaczu nie pojawia się nic innego, nie mamy tutaj informacji o aktualnej funkcji, w jakiej pracuje klimatyzator, czy jest to chłodzenie, czy jest to grzanie. Natomiast myślę, że też jeszcze warto wspomnieć, jak wygląda pilot do tego urządzenia. Pilot jest dość niewielkich rozmiarów, wszystkie najważniejsze funkcje zostały tutaj odpowiednimi kolorami na tym pilocie zaznaczone. Mamy też łatwą informację o guzikach, za pomocą których będziemy zmieniali temperaturę, co też warte podkreślenia, jeżeli komuś wyświetlacz się nie podoba albo urządzenie pracuje po zmroku, jest możliwość całkowitego wyłączenia tego wyświetlacza za pomocą przycisku Light. No i wówczas wyświetlacz znika, a urządzenie nadal pracuje. Klimatyzator ten posiada funkcję self-clean i polega na tym, że na wymiennik dostaje się chłodny czynnik, którego zadaniem jest zamrożenie wszelkiego rodzaju nieczystości, jakie na nim się znajdują. Kolejnym etapem jest puszczenie gorących par czynnika, których zadaniem jest rozpuszczenie tego, co wcześniej zostało związane tym lodem, a następnie wszystko to powinno wziąć i spłynąć do tacy ociekowej, no i wydostać się już z urządzenia. Dodatkowo klimatyzatory posiadają powłokę specjalną na lamelach, które o 20% zwiększają przepustowość, przepływ skroplin kondensatu, które spływają nam do tacy ociekowej. Mam nadzieję, że spodobał Ci się ten klimatyzator i że udało nam się go zarówno pokazać od tej strony wizualnej, jak i opowiedzieć o jego ciekawych aspektach, ciekawych smaczkach. Kilka danych technicznych udało nam się również wyjąć. Jeśli mimo wszystko masz jakieś pytania, zachęcam, aby pozostawić je tutaj na dole w sekcji komentarzy. Wszystkie komentarze oczywiście czytamy, jeżeli tylko jest możliwość, mamy na to czas, mamy na to wiedzę, staramy się na takie komentarze odpowiadać. Będę również wdzięczny za subskrypcję, za łapkę w górę, co dodatkowo będzie nas napędzało i będzie powodowało, że tego typu materiałów, także być może lepsze, będziemy dla Was nagrywali. A jeśli jesteś instalatorem, no i szukasz hurtowni, która będzie zaopatrywała Cię w sprzęt z Haiera albo z jakiejkolwiek innej marki, no to już więcej nie szukaj. Oto znalazłeś. Wejdź na www.shopklima.pl do zakładki Współpraca i tam znajdziesz wszystkie informacje na temat właśnie współpracy z naszą hurtownią. Raz jeszcze dziękuję za uwagę, łapka w górę, no i widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki.